trochę ze smutkiem zabieram Was w tym roku w ostatnią podróż z Tomkiem Synowcem do Ameryki, ale tym razem nie północnej, może się to pomylić, bo za nami masa rozmów właśnie o Stanach Zjednoczonych. Tym razem udajemy się do Chile. Cześć Tomku, ogromnie mi miło Cię gościć na kanale. Już niestety w tym roku po raz ostatni, ale mam nadzieję, że to nie koniec współpracy i rozmów o demokracji bezpośredniej na świecie i nie tylko. Jeśli chodzi o samo Chile, które dzisiaj będziemy omawiać, to może, bo to po raz pierwszy raz zajmujemy się tym krajem na kanale, wprowadzisz nas najpierw w takie kwestie ustrojowe, systemowe, jak w ogóle się ma demokracja w Chile, jak ma się tam demokracja bezpośrednia i jak wygląda referendum. Co może niektórych zaskoczyć, demokracja w Chile ma się bardzo dobrze. Jest to jedna z lepiej ocenianych demokracji na świecie. W Ameryce Południowej obok Urugwaju to są dwa państwa, które generalnie są, jeszcze Kostaryka, to chyba są takie trzy kraje, tak jak swoim ci mówię, które mają najwyższe oceny demokracji i tego, jak demokracja tam działa. W Chile tam jakby, może o samym systemie politycznym aż tak wiele nie będę mówił, bo to nie jest tak bardzo istotne. Ważny jest tu kontekst historyczny. Być może niektórzy z naszych widzów pamiętają, ale Chile historycznie miało taki okres, kiedy dyktatorską władzę posiadał tam generał Pinochet. No to było oczywiście w wyniku zamachu stanu, zresztą wspartego przez Amerykanów, między innymi za sprawą zmarłego niedawno Henry'ego Kissingera. No i przez wiele lat Pinochet sprawował tą autorytarną władzę, dyktatorską wręcz w Chile, popełniając przy okazji wiele zbrodni. Co powoduje, że do dzisiaj większość Chilijczyków źle wspomina te rządy. Natomiast kiedy Augusto Pinochet oddał władzę, nie doszło do zmiany konstytucji w takim sensie, że nie napisano nowej konstytucji, nie przyjęto nowej konstytucji, tylko zaczęto wprowadzać do niej nowe poprawki. Tych poprawek przez te ostatnie kilkadziesiąt lat wprowadzono multum. W związku z czym ta konstytucja jest już właściwie zupełnie inna. Ona wręcz można powiedzieć mało co przypomina, no ale formalnie dalej jest to ta sama konstytucja, która obowiązywała za Pinocheta. I to jest jednym z powodów, dla których ona jest tam jakoś podważana i z powodu czego w Chile od dawna w sumie popularne były takie postulaty, że warto by było po prostu napisać nową konstytucję. Natomiast historia, która nas prowadzi do tego referendum ostatniego, które było 17 grudnia i nie tylko, bo tych referendów było tutaj po drodze więcej, zaczyna się tak naprawdę w 2019 roku. Wtedy jeszcze prawicowy prezydent rządził, bo to się w trakcie naszej opowieści zmieni. No i w Chile wprowadzono podwyżkę biletów w komunikacji miejskiej, w stolicy głównie o to chodziło. I ta podwyżka biletów spowodowała, najpierw studenci zaczęli protestować, później inne grupy się dołączyły. I z tego niepozornego powodu, to oczywiście później się postulatami rozszerzyło na bardzo wiele innych kwestii, ale takim punktem zapalnym była podwyżka cen biletów, która doprowadziła do gigantycznych protestów, wręcz do takiego politycznego przesilenia w Chile, które trzeba było jakoś rozwiązać. Później jeszcze szybko doszedł COVID, który też bardzo w gospodarkę i w sytuację finansową mieszkańców Chile uderzył, a to jakby no, też jakby na nastroje się przełożyło i na te wahania, o których za chwilę będziemy mówić. I jakby niejako wyjściem z tego kryzysu była propozycja przeprowadzenia procesu tworzenia nowej konstytucji, z którą wyszedł jeszcze ten prawicowy prezydent. On się w 2021 roku zmienił, bo on już nie kandydował, a wygrał kandydat lewicowy, Boric. Natomiast pierwsze referendum odbyło się jeszcze za tego poprzedniego prezydenta,
w 2020 roku i ono dotyczyło w ogóle tego, czy rozpoczynamy proces, w którym będziemy dążyć do zmiany konstytucji. Mhm. I 78% ponad zagłosowało za, więc zdecydowana większość jasno i klarownie opowiedziała się za tym, że tą starą konstytucję, pamiętają Pinocheta, chcą odrzucić. Natomiast ważne jest tu też, w jaki sposób prowadzono do wyboru, jakby do przeprowadzono tą procedurę zmiany konstytucji, bo widać tutaj bardzo wiele takich pozytywnych obywatelskich elementów, aczkolwiek dorzuciłbym też do tej beczki miodu, którą zaraz tutaj Chilijczykom będę prezentował, sporą łyżkę dziegciu. Dlaczego moim zdaniem, bo ta konstytucja ostatecznie nie została zmieniona po dwóch kolejnych referendach. I będę dorzucał tą dużą łyżkę dziegciu, dlaczego moim zdaniem to były systemowe problemy ze zmianą tej konstytucji. W 2021 roku odbyły się wybory, lewica przejęła władzę, ale też odbyły się wybory do Rady Konstytucyjnej, bo postanowiono, że o nowej konstytucji zdecyduje nie parlament, tylko Rada Konstytucyjna, która będzie niejako tym obywatelskim reprezentantem. Początkowo rozważano jeszcze opcję pół na pół, to znaczy, że połowę członków wyznaczy parlament, a połowę członków wybierzemy w wyborach. Natomiast z tej opcji ostatecznie zrezygnowano i postanowiono zwołać tą Radę Konstytucyjną. Rada Konstytucyjna w 2021 roku miała się składać ze 155 członków. Byli oni wybierani metodą D'Hondta w dość dużych okręgach, które mniej więcej odpowiadały okręgom do Izby Niższej Parlamentu Chile. Co ciekawe, w ordynacji wyborczej do Rady Konstytucyjnej zagwarantowano, że minimum 45% miejsc w Radzie musi przypaść mniej reprezentowanej płci. I tutaj podkreślam, nie na listach, tylko w Radzie. To znaczy zorganizowano to w ten sposób, że oczywiście tam, to było trochę podobnie jak w Polsce, były listy, były okręgi, w każdym okręgu dzielono D'Hondtem, ile jaka lista zdobyła głosów, no a następnie w ramach tej listy wybierano poszczególnych kandydatów, kto dostał najwięcej głosów. Natomiast zapisano tam mechanizmy, że jeżeli było za dużo mężczyzn, no to kolejno kobiety przeskakiwały i zajmowały miejsca ostatnich mężczyzn, aż, znaczy kobiety, mówię kobiety, no bo było ich mniej, jakby formalnie jakby było w drugą stronę też to działało, ale w praktyce dotyczyło to głównie kobiet, chyba nie było żadnego przypadku, gdzie mężczyzna by skorzystał na tym rozwiązaniu. Przeskakiwały tak, żeby co najmniej 45% mniej reprezentowana płeć w tym zgromadzeniu konstytucyjnym miała. Oprócz tego przewidziano, to 45% miejsc to też trochę było tak, że nie, a nie 50, bo część miejsc jakby zagwarantowano także mniejszościom etnicznym, chodzi tutaj głównie o rdzennych mieszkańców. A oprócz tego jeszcze z takich rzeczy gwarantujących pewną reprezentację, ale tym razem już tylko na listach, zapisano, że przynajmniej 5% osób na każdej liście muszą zapełniać kandydaci z niepełnosprawnością, żeby ta grupa również była reprezentowana. I podjęto decyzję, przewidziano, że wszystkie decyzje Rady Konstytucyjnej muszą być podejmowane większością co najmniej 2/3 głosów. Znaczy, jeżeli nie będzie decyzji 2/3 głosów, to nie przyjmujemy danego rozwiązania. Tak, żeby jak najszerszy konsensus został objęty właśnie w tutaj jakby, no po prostu, żeby ta konstytucja nie była konstytucją tylko jednej strony politycznej, która chwilowo uzyskała przewagę. Tylko, bardzo ciekawe. Nie do końca się to udało. Nie do końca się to udało z tego względu, że akurat w Chile wtedy zmieniała się władza. Tak jak wspominałem, lewicowy prezydent wygrał. I też pomimo tego, że koalicja prawicowa zdobyła najlepszy wynik,
to komitety lewicowe, a także komitety niezależne, które de facto były głównie reprezentantami sił lewicowych, a zgarnęły też głosy, które normalnie częściej padały na prawicę, zdobyły łącznie ponad 2/3 głosów w tej Radzie Konstytucyjnej. Bo akurat wtedy było takie wahnięcie nastrojów dość spore w Chile. A to jest mój zarzut i on się powtórzy później. Znaczy, tutaj mogę już chyba zaspoilerować. Przyjęto konstytucję, która była uznana za taką bardzo progresywną. Przyjęto w ogóle, wpisano do konstytucji, że Chile jest państwem wielonarodowym, więc taką w ogóle narodowość tego państwa zakwestionowano w tej konstytucji. I generalnie uważano, że to jest bardzo lewicowa, progresywna konstytucja. No i jak doszło do referendum, bo decyzję Rady Konstytucyjnej obywatele musieli przyjąć w referendum, to ponad 60% obywateli odrzuciło w referendum tą nową konstytucję. Czując, że nie jest ona ich reprezentacją. A oprócz tego w trakcie obrad Rady Konstytucyjnej w Chile dochodziło do zmiany nastrojów społecznych. I zaczęła tracić lewica, a zaczęła zyskiwać prawica. Która oczywiście ze względów ideowych oraz ze względu na to, że nie posiadała nawet mniejszości blokującej w tej Radzie Konstytucyjnej, bardzo jednoznacznie tą konstytucję krytykowała. No i kiedy zakończyło się to fiaskiem, ponieważ w referendum propozycja konstytucji została odrzucona, prezydent Boric, ten, który jest obecnie, stwierdził, że podejmujemy kolejną próbę. Zostanie wybrana ponownie Rada Konstytucyjna i ponownie zostanie poddane to pod głosowanie. Ale tym razem Rada Konstytucyjna była wybierana w nieco inny sposób, bo przewidziano 50 miejsc wyboru, tam 5 było dla mniejszości jeszcze. Przewidziano również, że zostaną wybrani metodą Donta, ale tym razem w okręgach odpowiadających okręgom senackim w Chile, a te okręgi są małe, od 2 do 5 mandatów. Więc jak już ktoś kojarzy ordynacje wyborcze i widzi DONT plus 2 do 5 mandatów, to wie, że będzie gigantyczna premia dla ugrupowania, które uzyska najlepszy wynik. Że to jakby z automatu zadziała. Też, tak jak wspomniałem, zmieniły się mocno nastroje i tym razem to prawica zdecydowanie wygrała te wybory. Dodatkowo ordynacja ją preferowała jako zwycięzcę, w efekcie czego taka partia republikańska, która uchodzi w Chile za skrajnie prawicową, ona sama miała mniejszość blokującą. To znaczy bez niej nie można było przyjąć żadnego rozwiązania. A dodatkowo były jeszcze inne siły prawicowe. W związku z czym, znaczy tutaj wcześniej oczywiście była, tutaj trochę inaczej to zorganizowano, bo najpierw był komitet ekspercki nominowany przez prezydenta, który dawał ogólne wytyczne, jak ta konstytucja ma wyglądać. No ale nie jest chyba zaskoczeniem, że jak komitet był od prezydenta, który jest lewicowcem, a prawica posiadała zdecydowaną przewagę i absolutną większość w tej Radzie, oczywiście też powyżej 2/3 razem, no to trochę w innym kierunku niż by chciał prezydent, oczywiście rozwiązania tej konstytucji szły. Te rozwiązania z konstytucji bardzo mocno stawiały na wolny rynek, na brak ingerencji państwa. Wpisano tam silnie antyimigracyjne rozwiązania, silnie antyaborcyjne, no i generalnie cały katalog takich wartości kojarzonych bardzo mocno z prawicą został wpisany do tej konstytucji. No i 17 grudnia odbyło się referendum i tak właściwie większość osób się już tego spodziewała, że też nie będzie tak, że ta konstytucja będzie miała jakieś dużo szersze poparcie. No i 56% głosujących zagłosowało przeciw. W związku z tym również ta nowa konstytucja nie została przyjęta i Chilijczycy pozostali przy tej ordynacji, która została, przy tej konstytucji,
która uwzględniając poprawki pamięta jeszcze czasy generała Pinocheta. Co więcej, prezydent Boric zapowiedział, że nie będą już podejmowane kolejne próby zwoływania tej Rady Konstytucyjnej, nie odbędą się kolejne wybory, że już nie będziemy podejmować kolejnej zmiany konstytucji. No co w związku z fiaskiem dwóch różnych konstytucji opracowanych przez dwie Rady Konstytucyjne w pewien sposób wydaje się być uzasadnione. Jakby i czyli łączy tu w sobie właśnie to, co ja tak bardzo chwalę, to znaczy po pierwsze politycy oddali tą decyzyjność, że to nie oni przygotują tą konstytucję, tylko oddali grupom obywateli możliwość przygotowania tej konstytucji. To jest takim jednak inspirującym i pozytywnym aspektem tej historii. Wydaje mi się, że również ta reprezentacja w pewien sposób jest ważna, no bo jednak różne grupy w społeczeństwie funkcjonują i ważne jest, żeby interesy tych grup, ich patrzenie na świat było również zaakcentowane w konstytucji. Więc to też oceniłbym pozytywnie. Natomiast, no, dlaczego to się nie udało? Bo jeżeli prowadzimy wybór obywateli Rady Konstytucyjnej w sposób, który pokrywa się z metodą, w której wybieramy polityków do parlamentu, w pierwszej próbie tak jak do Zgromadzenia Narodowego, a w drugiej tak jak do Senatu, no to nie oczekujmy, że wyniki będą inne niż w tych wyborach, że ten wybór będzie jakoś jakościowo, ilościowo, że po prostu, że dokonamy innego wyboru, że nie będzie to odzwierciedlenie w dużym stopniu tego takiego partyjnego podejścia i partyjnych podziałów. W związku z czym decyzja, żeby zdecydować, że to w takiej ordynacji, a nie w jakiejś innej, albo nie w jakiejś innej formie, która zapewniłaby reprezentację, ale nie doprowadziła do tego, że cała kampania wyborcza będzie prowadzona po liniach partyjnych, to moim zdaniem wtedy to miałoby większe szanse powodzenia. No bo tak doszliśmy do sytuacji, że wybieramy niby tutaj niezależność do Rady Konstytucyjnej, ale te same partie, które startowały w wyborach z tymi samymi hasłami, z tymi samymi wartościami, które głoszą na co dzień, prowadzą kampanię i wystawiają swoich kandydatów. No to może to nie będą parlamentarzyści, to będą inni politycy, ale to dalej będą reprezentanci tych samych sił i tego samego podziału. Co przy nałożeniu się na to jeszcze silnych wahań nastrojów opinii publicznej i silnych wahań nastrojów względem tych zmian sympatii politycznych doprowadziło do tego, że obie konstytucje zostały odrzucone z tego względu, że któraś ze stron uzyskała tą przewagę. Gdyby zdecydowano się na jakąś inną formę reprezentacji, jakąś inną formę wyboru, no to przecież tak naprawdę taką, która na przykład gwarantowałaby, że żadna ze stron nie uzyska tej przewagi, bo na przykład byłaby bardzo mocno pluralistyczna, bo na przykład byłaby bardzo silnie, powiedzmy, proporcjonalna, czyli w taki sposób, że nie wiem, w całym, czyli ja teraz rzucam po prostu ogólnie pomysły. Gdyby wybrano jakiś panel obywatelski, czyli w drodze losowania, które w sposób reprezentatywny oddaje tą reprezentację, to wówczas w takiej sytuacji byłaby szansa, nie wiem czy zakończona powodzeniem, bo wiadomo, że i tak obywatele mogliby taką zmianę odrzucić, bo to i tak przecież politycy prowadziliby tą kampanię na rzecz konstytucji albo przeciwko konstytucji, ale być może przy samym opracowywaniu konstytucji siły polityczne nie uzyskałyby dominującej roli w procesie jej tworzenia. Bo tak naprawdę ja uważam, że skoro i tak wybrano ordynację, która pokrywała się z ordynacją parlamentarną, to nie byłoby znaczącej różnicy w kształcie i procesie tego wyboru, gdyby oddano to parlamentowi. To znaczy byłaby ta różnica, że no, te drugie wybory odbyły się w trakcie kadencji parlamentu, zmieniły się nastroje, więc był inny podział. Ale gdyby to zrobiono po prostu tak, że odwlekamy to do powstania następnego parlamentu, no to uważam, że efekt byłby bardzo podobny. I to jest jeden z powodów, dla których bardzo trzeba zwracać uwagę na to, jakie skutki wywołuje ordynacja wyborcza i jakie podziały i mechanizmy ona kształtuje, niezależnie od tego, kto w tych wyborach startuje, wskazując na tym, że te mechanizmy także na
instytucje demokracji bezpośredniej mają ogromny wpływ. Bardzo jest tu wiele interesujących wątków, można by było się o nich zaczepić i też o nich dyskutować, jakby zaczynając w ogóle od samego sposobu zmiany konstytucji przed właśnie tą ordynację wyborczą, o której mówisz, i też minusy na przykład metody D'Hondta, które tutaj wyszły. Znaczy to nawet nie chodzi o metodę D'Hondta, bo metoda D'Hondta mogłaby być dobra, tylko chodzi o to, żeby to się nie pokrywało tak samo jak okręgi. W pierwszej właśnie Radzie Konstytucyjnej wzięto z niższej izby parlamentu do drugiej z wyższej izby parlamentu. Tak, właśnie to chciałam dokończyć, ale też bardzo ciekawy jakby przykład, w jaki sposób można dbać o większą reprezentacyjność konkretnych grup, jak tutaj mówiłeś, jeśli chodzi o ten procent osób z danej płci i także zadbanie o osoby z niepełnosprawnościami, żeby rzeczywiście w przypadku dyskusji nad nową konstytucją każda z grup była reprezentowana, więc są to jakieś pomysły na to, nie zawsze jakby się sprawdzają, no też widać jakby na podstawie Chile tego, co mówisz, że niekoniecznie są jakby to udane inicjatywy, ale na pewno warto wziąć te wszystkie aspekty pod uwagę, bo można z tego wyciągać bardzo wiele wniosków. Zgadza się. No i myślę, że tym takim akcentem pewnie będziemy kończyć na dzisiaj. Też chciałbym tutaj wszystkim obserwującym podziękować i zachęcić, żeby nas obserwować, bo jestem przekonany, że jeszcze różne treści tutaj się będą pojawiać. Też mam taką nadzieję. Tomaszu, ja tobie ogromnie dziękuję za to kolejne spotkanie. Cieszę się, że kończymy też takim przypadkiem Chile, gdzie wiele, wiele naprawdę wątków można by było tutaj kontynuować, wiele inspiracji też czerpać, jeśli chodzi o Polskę. Mam nadzieję, że powrócimy w jakiejś formie w 2024, bo to nie koniec demokracji bezpośredniej i różnych przypadków na całym świecie. A Was, drogie osoby oglądające, słuchające nas, zachęcam do subskrybowania i do pozostawania na kanale, bo będą się tu jeszcze z pewnością pojawiać jakieś materiały. I pamiętajcie, że demokracja bezpośrednia ma różne oblicza i to nie jest tak, że jedno z nich jest najbardziej właściwym, tylko są różne sposoby, żeby dochodzić do jakichś konkretnych wątków, do konkretnych rezultatów. I tym akcentem kończymy. Dziękujemy. Dziękuję.